My, zwykli śmiertelnicy, mamy duże szczęście. Zdjęcia naszych eksperymentów ze stylem i wyglądem nie krążą w internecie i nie są dostępne w każdej agencji fotograficznej. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z gwiazdami. Tu nic nie umknie, o niczym nie da się zapomnieć. Zobaczcie, kto przeszedł największą metamorfozę. Rude włosy, satyna, zieleń. Z kim kojarzą się te trzy słowa? Tylko z Katarzyną Zielińską. Teraz jest jedną z najlepiej ubierających się Polek. Ale kiedyś co to się działo? Aktorka uwielbiała dziwne stroje i tkaniny. Teraz do jej stylizacji nie można się przyczepić. No chyba, że wygląda jak Morticia Adams lub ma na głowie siwą perukę. Joanna Koroniewska jest jedną z najsympatyczniejszych polskich aktorek. Jeszcze kilka lat temu ubierała się jak szara myszka. Ukrywała swoją figurę pod obszernymi strojami. Na szczęście to się zmieniło. Kto by się spodziewał, że Joanna ma taką zgrabną pupę? Któż nie pamięta tych krzaczastych brwi? Małgorzata Socha nie przywiązywała wielkiej wagi do wyglądu. Jak dobrze, że to się zmieniło. Teraz wiele gwiazd mogłoby brać od niej lekcje stylu. To niewątpliwie jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz gwiazd. Kilka lat temu Anna Mucha schudła i wypiękniała. Zaczęła podkreślać swoją figurę obcisłymi i krótkimi sukienkami. Oczywiście nie obędzie się bez drogich butów. Od chłopczycy do seksownej mamy. To dopiero zmiana. Miejsce pierwsze w naszym rankingu należy się Dodzie, wręcz z automatu. Spójrzcie na te zdjęcia i spróbujcie się nie zgodzić. Mówiąc językiem artystki, to była totalna masakra. Opalenizna z solarium, białe kozaki, głębokie dekolty, mnóstwo różu. A teraz Doda ubiera się modnie i z klasą. Co się nie zmieniło? Jej cięty język. Czy jej metamorfozy zabrakło w naszym rankingu? Czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia za tydzień.